też ubijam. Tomasz, maska spowalnisza jeszcze. Leży. Podejrzewam, że to była recepcja. Chyba. Tak trochę legnicą mi to daje. Takie pomieszczenia oni mieli? Te dzieci, tak? Taki mały ten. Tu jakieś większe pomieszczenie, nie? Jedno mniejsze, drugie większe, też łazienka, też lustro. Piwnicę sprawdzamy jako pierwszą? To jest tak dziwne, te butelki. Jakbyś znak byś miał, nie? Z nich włożone litery. Część operacyjna była. Wentylacja. Tu było, patrz, okno jest, nie? No to ciekawe. Mieć. Aluminium, co mi się wydaje. Zmieściłem się prawie. Ty, a co to za sznury? Takie, kurde, dziwne to. Jakie tutaj żarówki mieli? Cztery żarówki w jednym miejscu. Chyba prysznice były. Tu się chyba musieli kąpać. Tu kibelki. Widać, że dla dzieci, bo przecież kurde malutkie to. O kurde. To duże. I tu było wyjście. Jeszcze jedno. Tak trochę mówiłem ci, że tak dziwne uczucie jest.
Łazienka? Tak. Rok. No, 2007 rok. Czyli już 16 lat już. Prysznice. Wejście na górę, to na razie jeszcze nie będę wchodził na górę. Znowu jestem tak dla wyjaśnienia z alpaką w tym miejscu. I tym razem jesteśmy opuszczony szpitalu. Opuszczony szpital rehabilitacyjny dla dzieci. Szpital jakoś 13-12 lat jest opuszczony mniej więcej. Chodzę z miernikiem, który właśnie pokazuje. Działa tak samo jak K2 po prostu, oprócz tego tylko, że pokazuje temperaturę. Jak piwnica? Cztery pomieszczenia. Faktycznie. Nie wiem teraz, co na górę, czy prawe skrzydło. No właśnie tak patrzę, dlaczego to jest zabite, nie? No nie wiem. Dziwne, akurat jedno pomieszczenie, które jest zabite. Nie? Jest? Tamte. Aha, tak jest, chyba, że tak. No. Byłem z tamtej dużej sali, to na górze mi się podobało, jakby ktoś przechodził kątem oka. Ale to chyba nie wiem, czy mi się to już wydaje zmęczenie, czy co.
kuchnię. Te pomieszczenie też jest dziwne pod schodami. Pełno wejść. Znowu pomieszczenia. Łazienki i kolejne pomieszczenia. Tu widać, że tu musiało też coś być. Tu już też nic nie ma. Znowu łazienki, jakieś małe toaletki. Tu jest tak samo. Kolejne puste pomieszczenie. To chyba była stołówka. Co? Kurde, mole. Woda jest? A tyle? Tak, do pierwszego stopnia. To coś tak nieciekawie. Chodźcie tędy. Ja byłem tutaj na wprost, gdzie jest te okno rozbite. Widzisz tam? I tu na górze nad nami coś widziałem. Ja bym chciał tutaj bierzeć to zaczekał, że można później. No. Idę górą. To jest pusta sala. Nic więcej. Tablica. Tu też jeszcze zjazd jest dla Erek chyba, nie? Erki miały podziemia. Jest w ogóle ciężkie powietrze.
tam są tak powybijane szyby na tym pomieszczeniu, jakby ktoś normalnie podchodził i pięścią uderzał, żeby celowo zbić lustra. Oglądałeś film Lustra? No to wiesz, o co chodzi. Jak w filmie Lustra. Nie. To inne skrzydło. I inne piętro. Tu bardzo dużo dzieci jest, było. Tak. Rehabilitacyjny. Też jakiś korytarz? Ty, Dawid. Tutaj musiałeś być lekki. Na tą zasłonę. Rentgen w takim miejscu? Są półki zwykłe. Może to był jakiś inny oddział. Bym się nie zdziwił. Zablokowane. To były dwie windy, jeszcze była kuchenna. Ale tu masa ludzi, masa dzieci było. Mi się wydaje, że na dole były takie sale dla dzieci z takimi jakby lekkimi problemami zdrowotnymi, a tu były po 2-3 łóżka na salę średnio. Nie? Bo są większe, szersze. No. Tutaj co znowu? No, to takie zamurowane. Na dole było inne. Cisza totalna. Dzisiaj została tylko cisza. Ładnie to wygląda, te tapety. Ja tam znalazłem datę 2007 rok, czerwiec. 2008 został opuszczony. No, no to lepsze to zakończeniem. Czyli 11 lat temu. No, a to się tam pomyliłem, 12 lat chyba są dwa. Nie wiem. Nie wiem, idziemy górą? Oho.
bo jakieś operacje były chyba. Jest platforma starego typu. Formalnie jeszcze by działało. To wychodzi, że jest sprawna. Spokojnie, bo tu jesteśmy obok. Jak emocje? Tak sobie? Co? Jeszcze na górę? Gdzie? Nie, to dziury. Tam na górze jest pełno śmieci. Jakieś papiery leżą. Rozpieprzane wszędzie. Ja mam nagły spadek baterii. Nie zgadnijcie, ile mam procent. 8. To jest to, co ci mówiłem, ten stryk. Się wszystko kordowane. Mechanizm windy. Jest jeszcze wyżej. Wiesz? Ona jest rozpieprzona. Prawie jak ujęcie z drona, nie? Zachód słońca. Thank you.
Nie. Weszłem na czwarty szczebel na to. Te szczeble zaczynają się łamać, wiesz? No zobacz, zobacz co, ja sobie zrobiłem takie ujęcie fajne. Jak śmiało możesz potem chodzić po tym metalu. Tylko na drabinę nie chodź. Bo już prawie się zerwała. O, także. Tyle albo aż tyle. Jakoś nie wiem, część basztotowa, jakąś nie wiem, coś mieli. Tamte przejście, czy tam chodziłem na drabinę, gdzie mi GoPro spadło. Bo mi GoPro musiał zawsze zlecić. Ole mi waliwie ten ekran. Ty jak mi ekran waliwie, widzisz to? Film. Ale zobacz. Ty. Ty widzisz to? Zobacz, pokaż tam na tamtym budynku pod tym. Widzisz? Boksuje? Dziwne takie, nie? To jest tak wydajka. My idziemy tutaj teraz. Balony. Zrób zdjęcie na rynku. Co? Ale powiem ci, jaka mi waliwie. Koszmarnie. Kurde, mogłem. Muszę zainwestować w gimbala. Cholera jasna. Odpływa. No tak, ale to zimne, że takie głowy tu są. Krew spuszczali. Może transfuzja jakaś. No spokojnie. Ja po prostu czekam aż Dawid przyjdzie. Co to było? Nie wiem. Właśnie też tak. Jeszcze Neostrada, nie? 60 pulsów. To był aparat fotograficzny, ten telefoniczny. No telefon, to taki na kartę. Karta magnetyczna była. Tak. Miałaś 15, 10 impulsów, 5 impulsów, 20 impulsów, 25 jakoś tak. Same impulsy były. To były wieszaki, to chyba jakaś szatnia była. To jeszcze były te piki niektóre. Ale mi waliwie ekran, to ja pierdziałem. Masakra. To dziwne. Co, łazienki znowu? Całkiem nowe, nie? No i tutaj można dzieci chyba, które były te, na wózkach. No nie, no bo jest ten.
Co ma? Pada wkładaj takie blisko, ona się trzyma oporęcznie. Patrzcie. A to takie właśnie samolot, podobne lustro było na górze. Co się w lewo, no? W lewo, w lewo. Jeszcze. Ty, ale mi waluje telefon. Znowu. A gdzie są resztki lustra? Nie wiem. Dlaczego wszystkie lustra są faktycznie pobite? To jest ciekawe, nie? Już nowa ta. Nie, nie jest pod napięcie. Poczułbym. Wanna na urbexie. Ale kamera. Cały czas nie. U ciebie tak nie jest? Jak u mnie? Nie. Nie wiem, czy to już nie. A na pewno jest wszystko tutaj. Ty u mnie też, nie? Jest git. To tylko na to. Ale nie, na pewno widać mi te. Czasem. Co? Widzisz? No, u mnie tak samo jest, tylko to właśnie dziwne, nie? O. U ciebie na kamerze też tam. Młody jest w pionie. Nie idzie do poziomu. Ale ja tylko siebie zaświecicie. I co? Cholera jest to, jak pochodzić, nie? To co, idziemy do Erek? Widzisz na to z ludzie? Z psem chodzą, widzisz? Dzieciaki. To był prawdopodobnie jakiś oczko wodne, nie? Co, robimy ten budyneczek? Po drodze. Możemy za... Te dwa możemy zahaczyć. To było boisko chyba jakieś. Stary jest z tyłu. Ty myślisz, że będzie otwarte czy zamknięte? Ale nie zawalony tam.
Nie, zaczynamy. Stan jest bardzo, bardzo zły. Od razu na górę idziemy? Chrupa i deska pod górą. No właśnie. No co, jak to będzie po to? Tu jeszcze mamy obok. Tam jeszcze jakiś hangar jest z tyłu. To ci mówiłem o tych garażach, nie? I z tyłu, że jeszcze jeden jest budynek. Widzisz? Ty, czekaj, tam jeszcze jest wejście. Idziemy tam? To nie jest drewniane, to długo. Uważajcie na jego zapytnicę. Tak. Na kobry. O kurde. To jeszcze jest piwnica. Wiesz? Bo tutaj to trzeba uważać. Zawołaj Dawida. Uważaj na głowę. Wiem, wiem. Dawid? Ale nie, widzicie, co się dzieje z kamerą? Szaleje. Tak spokojnie, nie? Idź. To też jest pełno wody. Wiesz? Ale jest pełno kratów. Ale nie ma tutaj dostępu. Sama. Wszystko tu jest zawalone. Opa. Dobra, wyszło. Ale wiecie, co tu się idzie i jest bardzo miękkie podłoże. No tutaj leżą. Gdzieś musieli chować, nie? Talerz też zbił. O stary. To jest te wejście w piwnicy. Jak to widzisz? Masakra, nie? Można przebiec. Ja bym po tym nie wchodził. To nie wiem, co? Cofujemy się? Nie. No. Ty, to w ogóle nie jest głębokie. Bądź cicho. To akurat było zimne, nie? Jak tam? O. Fajnie. Fajnie wyjdować, nie?
Co? Tak, tam się wali. A coś powiedziało, bądź cicho. Ale to ja gadałem sobie. Maciej było, no, idź tam, tak? A potem zachnij się, bądźcie. Od razu tutaj, że mi z głowy? O to chodzi. No, ja tym boisko kiedyś grały dzieci. Koszykówkę, czy jakąś piłkę. Teraz nie ma nic. I ten. Tak wam przypomnę, że tutaj jest ta ulica, dla nie? Gdzie ludzie mieszkają, trzeba tu być ciszej. Jeszcze stoją. To są kotły jakieś, kurwa. Tu jeszcze rękawiczki nawet są całkiem nowe. O, człowiek, rozpawamy. A, śruby. Całe. Też jakiś chyba, mi się wydaje, że to był chyba ten, jakiś chyba podjazd, nie? Co? I te drzwi są czymś zaczepione? Czym? Dobra, nie będę wyrywał. Za mocno szarpnął, prawie wyrwałem drzwi. Co? Delikatnie. Zabieramy? Co? Strzydy się będzie. Piwnice. Pani są zbiorniki te wodne, nie? O, ciepecie w tarapecie. Co mamy? No i to wcale nie są takie stare. Jeszcze refleks. No. O, a tu jest kocioł. Cały duży. Czy to są nowe, człowieku? Z 2001 roku. Chyba jeszcze betki są. A, dwukanałowy to wesoły. No i to dwie. Sztuki dwie. Ale bidon. Bidon. Ale ładne beskidu. Bidum. Tam się nie zapadnie tam. Bo będzie jak w Titaniku, kurwa. Jack, come back. Ładnie to wygląda. A, jeszcze na górze gaz chyba, nie? Dawid, widzisz? Na górze chyba gaz. Jeszcze pokazuje, jak wektory mają iść. Widzisz, czołki są wektorów. Widzisz? No.
To się tak wektory jakoś złało, nie? Czy coś pomyliłem? Nie. Ja tu mówię manometr. A, manometr. Można i tak. O chłopie, schodów tu mamy. Schody do cholery, gdzie? O ja pierdziu. Jaka jest data? 2023. Jeszcze raz. Au. Chciałeś to piórko. Tam jest? No, balkony. Jeszcze jest góra, nie? Weź Dawid, trzymaj. Masz to dobrze? Aha. Tu jest tylko... Nie, to jest mar został. I jest jeszcze cały ten od tej rybiny. Szczotki masz. Nie, ale widać. No dobra, schodzimy na dół. Mogę na pręta. Gdzie tam byliśmy? Tu jakieś drzwi są też, nie? Aha, no tak, wiem tego. To jest dobre, to jest zamknięte, ale jest otwarte, nie? To ja. Patrz ty. A się ciepło zrobiło, nie? Ciepło się zrobiło, ty. Ty, kolej sobie zostawił. Tu zostało zamurowane. Bez sensu. Taka wnęka. A mi się wydaje, że to jakiś magazyn mieli. A, nie otworzę. Na śrubę. No otwórz zabudł.
Czy otwarty jest? Trzeba by było tak postawić, żeby stał. Dobra, chodźcie na R-kę, nie? Jak sądzicie? Co? Idziemy na R-kę? Na R-kę. Kurde. Ja mam 20. Gdzie mam powerbanka? Na razie się tam sobie puszczę. Obejdźmy z lewej strony. Ale komary latają. I skrzynie tu stoją. A zwolenie. No, drewniane. A ciekawe, czy tutaj się dostanę. O, to jest zawalone. Tak. Nie ma co. Zabalone. No. Tu chyba. Tu? Tu. Tutaj, tak, bo to jest ten dziedziniec. Nie wiem, jak ten szpital prosperował, ale nawet nie widzę tutaj, jak to, kurde, nie mogę z tego wyobrazić. Tak, bo to są niedawno, te drewno, co tu jest. Patrzcie, jaka dziura tam, nie? Dobra. To było tutaj? Co? To było tutaj na pewno? Nie, następne. Są trzy. No. Uważaj, jak leży. Tu go? Nie. Bardzo? Trochę? No. Tak, że to Trzeba buta masz mokrego? Nie, właśnie nie mam. Bardzo się tam leży. Niestety musimy się wycofać. Nie, a tu ten dzień nie byliśmy tutaj? Nie. Się wydaje, że to byliśmy. Jest tu? Nie. Się wydaje, że to byliśmy już. Raczej tak. Chociaż...
O, ty, to jakiś stół był. Tu nie byliśmy. Jest winda. O, cię pecie w terapecie. To na pewno musiał być operacyjny albo coś, bo winda nie wiem, co by pomieściło. No to w takim razie musiało to. To w takim razie na dole musiała być chłodnia. Na dole musiała być chłodnia, bo jest winda bardzo ciasna. Jak na małe dziecko. No zobacz. Tu nie będzie dorosła osoba. I tam jest pełno wody na dole. No, no, utknęła. Byliśmy tutaj. To są te zabite drzwi. A, no to tak, to jest ten pierwszy budynek. No. Dawid, byliśmy tu. No. Są te drzwi zabite. No, to są tędy drzwi. Mówię, że tu byliśmy. Tu jeszcze jest bajcha nawet, żeby ją wyłączyć. Bajcha do windy w razie pożaru. Ale to nie wygląda na to, żeby to się zatrzymał podczas pożaru. No. He? O, tu jakiś słoń. Tutaj tablica. Chyba świetlica tutaj było. Tryb samolotowy włączony i... Mam włączony tryb samolotowy, a mimo wszystko kamera wariuje. To nie jest wina telefonu. No i zaczynamy. Elki, kurde. Tu jeszcze nawet taczka leży. Nie pójdziemy tam, pełno wody. Co? Może rzadko. Traulem.